Głośno czy nie, chłopaki, jak tam? Raz, dwa. Ten film składa się cały ze wspaniałych scen. Ale tą jedną scenę za każdym razem przeżywam tak samo. Boję się o bohatera. Kolego Piszczyk, świetnie, że was spotykam. Idziemy wszyscy na manifestacyjny pochód. Trzeba poprzeć politykę marszałka. No tak, ale ja mam nie, właśnie... Nie wolno wam odmówić. Teraz wasza kolej. No tylko, że ja mam tylko repetycję o 7:00. Ach, zdążycie. Kolego Goździk, pozwólcie transparent. To scena, gdy Piszczyk w filmie Zerwate Szczęście idzie na demonstrację promarszałkowską, a dostaje się pomiędzy dwie demonstracje, antysemicką i tą, w której idzie. Zupełnie nie wiedziałem, co krzyczeć. Trochę się bałem, że z powodu mojego nosa mogą mnie wziąć znowu za Żyda. Dlatego postanowiłem wykrzykiwać na przemian jedno hasło dla tych z przodu pochodu, a jedno dla tych z tyłu, a to już tylko dla samoobrony. Wodu prowadź! Wodu prowadź! Żydzi na Madagaskar! Żydzi na Madagaskar! Żyje marszałek Śmigłyc! Żydzi! Nie wiem, co bardziej podziwiać, czy mistrzostwo tej roboty, bo to jest zdjęcia, reżyseria, scenariusz, no kobiela. Ci epizodyści dookoła niego, te twarze mam cały czas przed oczami. Czy coś, co jest jak gdyby niedopowiedziane, ta metaforyka tej sceny, jej groza, jej obrzydliwość, jej komediowość, a nawet jakaś taka poetyckość. Festiwal polskich filmów fabularnych w Gdyni.